dobry Pani Justyno, bardzo miło Panią widzieć. Ile czasu zastanawiała się Pani nad przyjęciem zaproszenia na jubileusz? 0 sekundy. Michał zadzwonił, czy wystąpi, od razu powiedziałam, że tak. Mówię, tylko słuchaj, dużo będzie tego śpiewania, bo ja długo nie byłam na scenie, długo nie śpiewałam, więc ten mój głos nie jest jakiś może ekstra super, tak jak był kiedyś w sensie formy, ja nie mówię już o brzmieniu. Natomiast bardzo chciałam być na tym jubileuszu. Zresztą no, to jest takie zaproszenie, że aż głupio byłoby odmówić, po prostu. A jakie emocje towarzyszyły Pani chwilę przed wejściem na scenę, wiedząc, że no, ten głos może tam trochę nie grać? Wiesz co, jechałam tutaj z moim synem, najstarszym, Ignacym, i mówię, Ignasiu, ja nie wiem, czy ja dam radę, tam jest któryś numer taki wysoko, a on mówi, co ty, mamuś, teraz na siedząco dajesz radę, a potem zepniesz poślady i będzie ekstra. I mówię, no, mama ma rację. No i tak zrobiłam, po prostu spiłam poślady. No i jak było na scenie? Bo super, została Pani bardzo super miło przywitana. Jak Pani wyszła, byłem akurat na publiczności, wszyscy klaskali. Jak Pani się poczuła? Była taka łezka, wzruszenia? Ekstra, naprawdę. To jest tak przemiłe, że ludzie pamiętają. Minęło tyle lat, ponad 20, jak ja byłam w zespole, więc no, przemiło, naprawdę. Jest wzruszenie i oczywiście musiałam trzymać się kupy, ale chętnie bym się pobeczała. Ja jestem takim młodym fanem, znaczy no nie już tak młodym, ale nie wiem, dlaczego postanowiła Pani odejść z zespołu. Czy możemy to trochę przypomnieć? Wiadomo, możemy sobie to odgrzebać w internecie, ale co się stało? No, było o tym dużo mówione, ale generalnie było tak, że ja po prostu byłam zmęczona tym tempem. Zawsze ceniłam sobie rodzinę i troszkę mnie to chyba przerosło w pewnym momencie. Stwierdziłam, że muszę odpocząć. Po prostu. Ale nie było żal? To była łatwa decyzja? W ogóle nie była łatwa, ale była i taka intuicyjna. Wiedziałam, że to jest jedyna droga moja. A ile jest prawdy w tym, że Michał dowiedział się z wywiadu o tym, że Pani odchodzi? Nie, w ogóle. Od razu powiedziałam mu, że to w ogóle jeśli nie zrobimy przerwy, to ja na pewno nie dam rady i nie wytrzymam tego tempa. Czyli rozumiem, że on nie był chętny na przerwę i po prostu Pani postanowiła tak odejść. Dobra, tak. Ile czasu minęło od momentu odejścia, że Pani już poczuła się, że jestem sobą, jest okej, okay, jestem spokojna? W zasadzie od razu. Od razu poczułam taki w ogóle jadę do chaty, ale fajnie. Jak po takich długich, takich ciężkich wakacjach, fajna przygoda, super, ale jednak to było mnóstwo wyrzeczeń, mimo wszystko. Ci, którzy śpiewają, są w branży, wiedzą o tym, że to jest poświęcenie totalnie siebie. No i tyle. No ja po prostu bardzo sobie cenię relacje, spokój, bliskich. I to był taki moment, że musiałam odejść po prostu. I jak Pani spoglądała na nowe wokalistki? Na dziewczynę, super, która Jezu, Pani zastąpiła? Ja jestem Pani zakochana. Ja kocham Anię Świątczak. Po prostu czułam, że ona dźwignie to, że fani będą, pokochają ją natychmiast, i tak się stało.